Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym poradniku na moim kanale i w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak możecie sobie kupić Robuxy przy pomocy PaySap Carda. Bo jak wiecie, kiedyś była taka możliwość, ale Roblox usunął tą opcję, a teraz z powrotem ją przywrócił. Dlatego co, ja już więcej nie przedłużam i zapraszam cię mój drogi widzu do oglądania dzisiejszego materiału. Okej, a więc jak kupić Robuxy przez PaySap Carda? Jest to naprawdę bardzo proste. Wystarczy, że klikniecie sobie tutaj na Buy Robux, a następnie wybierzecie ilość Robuxów, które was interesuje. Mnie na przykład interesuje 440 Robuxów, to klikam sobie te 440 Robuxów i teraz przenosi mnie do strony z wyborem metody płatności. Jak widzicie, nie ma tutaj do wyboru PaySap Carda. Żeby odblokować PaySap Carda, klikam opcję Other, czyli inne i daję kontynuuj. Teraz mi się wyświetlają inne popularne metody płatności, w tym właśnie PaySap Card. Wybieram PaySap Carda i przenosi mnie do kolejnego kroku. Tutaj obowiązkowo musicie podać swój e-mail. Ja wam polecam dać e-mail, którym weryfikowaliście swoje konto na Roblox. I ja teraz tutaj ten e-mail umieszczę, ale oczywiście wam go nie pokażę. Tutaj, jeżeli chcecie się zalogować, to oczywiście możecie, ale nie musicie tego robić i tak samo nie musicie podawać adresu e-mail, który macie powiązany z kontem MyPaySafeCard. Jak już tutaj wszystko wypełnicie, dodajecie Pay Now, czyli zapłać teraz i następnie kontynuuj. I przenosi was na stronę płatność z PaySafeCardem i możecie tutaj podać swój kod PIN, który zakupiliście lub zalogować się na konto MyPaySafeCard i sfinalizować zakup właśnie za pośrednictwem konta MyPaySafeCard. Okej, moi drodzy, a w tym poradniku to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Zostawcie tutaj 20 łapek w górę, to zrobię wam kolejny poradnik. Tym razem jak kupić gift cardy od Robloxa, bo znam pewną jedną fajną stronę, na której możecie sobie takie karty zakupić i dostać fajne itemki. Okej, moi drodzy, a w tym poradniku to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że poradnik wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach z Robloxa, no i oczywiście siema. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if